Czy dieta wege jest rzeczywiście tą zdrową dietą? Czy unikanie mięsa i jedzenie warzyw jest tym właściwym sposobem odżywiania dla każdego? Czy dieta wegańska jest rzeczywiście tak zdrowa i tak lecznicza? Jakie są zagrożenia tej diety? Jakie są zagrożenia, które mogą wpłynąć na to, że wcale nie będziemy zdrowi po dietach warzywnych, dietach warzywno-owocowych, czy właśnie na diecie wegańskiej? O tym w dzisiejszym odcinku. Wielokrotnie w gabinecie, kiedy przychodzi pacjent, informuje mnie: ja nie jem mięsa, jestem na diecie wegetariańskiej, jestem na diecie wegańskiej. I kiedy proszę o dzienniczek, kiedy zaczynamy analizować ten jego sposób odżywiania, okazuje się, że ten pacjent bardzo, ale to bardzo sobie szkodzi. Stosuje produkty, które zawierają bardzo niebezpieczne substancje. Substancje, które mogą zaburzać układ enzymatyczny, układ hormonalny, niszczyć przewód pokarmowy, niszczyć błony komórkowe. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam niesamowitą ekspertkę, osobę z fantastycznym doświadczeniem, z bogatym doświadczeniem, bardzo mi bliską. Mamo, opowiesz naszym słuchaczom, o co chodzi z tymi lektynami? Przed sekundą usłyszałam ciekawą informację. Wreszcie zdiagnozowano u mnie Hashimoto. I tak naprawdę słyszę to od setek młodych kobiet. Wszystkie powtarzają w kółko Hashimoto i to jest przyczyna mojej choroby. Muszę brać syntetyczne hormony, bo wiem, że tarczyca dobrze nie działa. A najczęściej jeszcze dodatkowo słyszę: na przecież ja się dobrze odżywiam. Ograniczałam mięso, ograniczyłam laktozę, nie jem nabiału, nie jem glutenu. Skąd ta choroba Hashimoto? Dlaczego zapalenie tarczycy? Co się ze mną dzieje? I wszyscy mówimy o białkach odzwierzęcych, wszyscy już wiemy, że cukier mleczny nam szkodzi, mało kto mówi o kazeinie i mało kto mówi o tym, że rośliny mogą również szkodzić jak białka odzwierzęce. Bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rośliny są uzbrojone, i to bardzo mocno, są uzbrojone w białka, które nazywane są lektynami. Te białka, te lektyny mają chronić rośliny przed ich największymi wrogami, czyli zwierzętami, ptakami, które chcą ją zjeść. Ale my też chcemy jeść rośliny i one też się bronią przed ludźmi. I o tym zapominamy. Lektyny, białka, które wytwarzają rośliny we własnej obronie, w walce o życie, mają za zadanie sparaliżowanie układu nerwowego u swoich wrogów. Ale jeżeli my zjadamy zwierzęta, które jadły rośliny, które zawierały dużo lektyn, to te lektyny zostają w mięsie i to też nam szkodzi. I teraz, czy chlebek bezglutenowy dla mojego dziecka, które ma problem z glutenem, nie zaszkodzi mojemu dziecku? No zaraz, jeżeli ten chlebek będzie z mąki kukurydzianej, to on tak samo zaszkodzi, a może jeszcze bardziej niż chlebek z glutenem. Bo on też jest pełen lektyn, a jeszcze kukurydza może być genetycznie zmodyfikowana. Więc spadamy z deszczu pod rynnę. Panie, które są bardzo czasami nastawione negatywnie do jedzenia mięsa i mówią, że są wegankami i nigdy nie wrócą do jedzenia białek odzwierzęcych, są bardziej chore niż od pacjentek, które są otyłe i jedzą wszystko, jedzą słodycze, ale czasami biorą mniej leków niż te szczupłe. Te szczupłe, które bardzo często mają również depresję, mają problemy ze stawami, z zajściem w ciążę. Jest takie błędne koło. Co teraz jeść? Jak się bronić przed Hashimoto, przed niepłodnością, przed depresją? No właśnie, trzeba zacząć zwracać uwagę nie tylko na białka odzwierzęce, ale również na lektyny. Bo te niewinne rośliny mogą niestety powodować różnego rodzaju dolegliwości i o tym zapominamy. Co robić, jeżeli rośliny nam szkodzą, białka odzwierzęce nam szkodzą? Jak żyć? Co wybierać? Personalizacja. I teraz moja kolej. Czym jest ta personalizacja? Na czym ona polega? Dlaczego jest tak istotna? Otóż
wszyscy się zgodzimy, że każdy człowiek jest inny. Każdy z nas ma zupełnie inne zapotrzebowanie. Każdemu z nas zupełnie co innego szkodzi, zupełnie co innego robi dobrze. Każdy z nas ma inne oczekiwania, każdego z nas organizm inaczej funkcjonuje. Każdy z nas ma zupełnie inną mikroflorę, inne bakterie, inne zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Dlatego nie można stosować tej samej diety, którą stosuje nasz kolega, czy koleżanka, ciocia, czy wujek. Nie można również fiksować się na ten sam rodzaj śniadania. To, co powtarzam moim pacjentom w gabinecie, to to, że różnorodna dieta, kompleksowa, rotacyjne spożywanie posiłków, szukanie różnych składników odżywczych, korzystanie z całej gamy, którą daje nam natura, z całej gamy tych różnych produktów, jest niezwykle istotne. Natomiast personalizacja w tej różnorodności ma również bardzo kluczowe znaczenie, ponieważ są produkty, które mogą w danym momencie wywoływać tak zwane niepożądane reakcje organizmu. I najnowsze technologie, innowacyjne metody działania, metody personalizacji właśnie odżywiania, metody dostosowania naszego stylu życia, naszego sposobu odżywiania do naszego indywidualnego organizmu pozwalają nam wiedzieć, pozwalają nam wykluczyć te produkty, które mogą nam szkodzić. Jeżeli pacjent, który stosuje pewnego rodzaju dietę wegańską, wegetariańską, pewien styl życia, nie będzie wiedział, że oprócz tych podstępnych lektyn jego organizm nie toleruje ciecierzycy, nie toleruje sałaty, nie toleruje bakłażana, pomidora, czosnku, oliwy czy innego produktu, który analizujemy w takim właśnie metabolicznej analizie tego kodu metabolicznego pacjenta, może sobie szkodzić jeszcze bardziej, bo oprócz tego, że będzie jego organizm narażony na właśnie działanie lektyn i te lektyny będą powodowały stan zapalny, to dodatkowo jeszcze układ immunologiczny może reagować na produkty zapalne, które będzie ten pacjent spożywał. Dlatego jeżeli jesteś na diecie, jakiejkolwiek diecie, ale szczególnie jeżeli jesteś na diecie wegańskiej, jeżeli unikasz i bardzo mocno ograniczasz mięso, jeżeli rzeczywiście unikasz ryb, bo tych ryb nie lubisz, jeżeli jesteś na diecie wegetariańskiej i twoja dieta jest dosyć monotonna, to tym bardziej powinieneś zbadać, jakie produkty są dla ciebie dobre. Wielokrotnie spotykam się z pacjentami, których dieta wegetariańska to jest na przykład makaron z czymś, makaron z pesto, makaron z pomidorami, makaron z truskawkami. Czasem jakaś kasza. A kiedy pytam o sorgo, kiedy pytam o koper włoski, kiedy pytam o komosę ryżową, pacjenci nawet nie wiedzą, co to są za produkty. Kiedy pytam o rodzaje fasoli, rodzaje soczewic, pacjenci nie mają zielonego pojęcia, jak wiele mamy rodzajów tych produktów. Kolejnym elementem jest gotowanie tych produktów, odpowiednie przygotowywanie tych potraw. To również jest rzecz, którą zajmujemy się. Tutaj moi dietetycy kliniczni, z którymi współpracuję, pomagają w tym, jak mamy przygotowywać te produkty, jak je gotować, jak sprawić, żeby te lektyny były mniej szkodliwe. Ponieważ ta obróbka danego produktu, obróbka warzywa, obróbka danego dodatku zbożowego jest również bardzo istotna. Dlatego jeżeli, tak jak mówię, jeżeli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, jeżeli ograniczasz swoją dietę, ale robisz to samodzielnie albo robisz to ze specjalistą, ale to nie działa i nie czujesz się lepiej po zastosowaniu takiej zmiany stylu życia, zbadaj swój kod metaboliczny. Zobacz, jakie produkty w twoim przypadku powinieneś wyeliminować, na jakich produktach powinieneś się skupić, jakie produkty powinieneś włączyć do swojej diety, o jakich produktach zapomniałeś, ograniczając i zmniejszając te ilości produktów, z których czerpiesz na co dzień. Zapraszam serdecznie do dzielenia się waszymi historiami. Od kiedy stosujecie dietę wegetariańską? Jakie macie pomysły na wasze śniadania? Jakie macie pomysły na wasze obiady, kolacje? Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach wasze pytania i to, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach.
Dzięki wielkie za Wasz czas, za to, że jesteście tutaj z nami, za to, że jesteście tutaj ze mną. Zapraszam do subskrybowania kanału, dzielenia się tymi historiami. Jeżeli dzisiejszy odcinek może komuś pomóc, serdecznie zapraszam do udostępniania go, do kliknięcia również dzwoneczka, który pozwoli Wam na bycie na bieżąco i będziecie wiedzieli, kiedy wpadnie na kanał kolejny film. Do zobaczenia.